Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym filmie. Ostatnio były moje ulubione bazy, teraz będą moje ulubione podkłady. Myślę, że spokojnie każdy znajdzie coś dla siebie, bo będą to podkłady o różnych właściwościach i różnych konsystencjach, które używam w zależności od potrzeby lub po prostu kaprysu. Merytorycznie też się przygotowałam, także będziecie mieli wszystkie informacje o cenach oraz ilości kolorów dostępnych w gamie kolorystycznej tych podkładów. A zanim przejdę do meritum, to zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka w powiadomieniu, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Dobra, na początek jeszcze powiem, że mam cerę mieszaną i głównie pod kątem mojej cery testowałam te podkłady, ale trzy z nich testowałam też nie tylko na sobie, także myślę, że będę Wam mogła powiedzieć coś więcej na ich temat. No i na początku zaczęłabym od takiej półki Rossmanowej, a to dokładnie od Rossmana i od podkładu, po który wróciłam. Rzadko kiedy zdarza mi się zużyć podkłady do samego końca, a ten podkład zużyłam do samego końca i kupiłam jeszcze jedno opakowanie. Nie tylko na potrzeby tego filmu, tylko po prostu chciałam je mieć, bo lubię od czasu do czasu używać tego podkładu, a go wykończyłam. I jest to podkład Eveline Liquid Control. Jest to podkład płynny, słuchajcie, z taką oto pipetką, przez co bardzo fajnie nakłada się go czy na twarz, czy na gąbeczkę. Dostępny jest w 6 odcieniach, takich, no, mogłaby być trochę większa gama kolorystyczna. Ja dla siebie wybieram odcień 0,15 Light Vanilla. Sorry, musiałam przeczytać, jaki jest odcień, bo nie nauczyłam się tego na pamięć, wybaczcie. Ma 32 ml i kosztuje 26,90, a przynajmniej tyle ja za niego dałam, bo niestety nie trafiłam na żadną promkę, jak go kupowałam, a chciałam. A jak była promka w Rossmanie, to zapomniałam po prostu go kupić, bo jeszcze go miałam w opakowaniu. No a jak mi się skończył, to nie było żadnej promocji. No i ugrzęzłam sceną. Ale internet mi podpowiada, że można go dorwać za 21 zł. I ogólnie jest kilka powodów, dla których go lubię. Przede wszystkim jego konsystencja mi odpowiada. On jest taki dość lejący, nie jest wodnisty, ale też nie jest zbyt gęsty, przez co bardzo łatwo rozprowadza się na skórze i można swobodnie na nim pracować do momentu, dopóki zastygnie, bo on zastyga, ale nie zastyga zbyt wolno, przez co spokojnie możemy sobie pracować, dokładać, klepać, klepać, klepać. Ile czasu potrzebujemy, tyle ten podkład tak naprawdę nam daje. Do tego ładnie się utrzymuje, nie oksyduje u mnie, nie muszę wykonywać na nim poprawek w ciągu dnia, no i przede wszystkim nie wyświecam się po nim zbyt szybko. A to są takie bardzo ważne cechy podkładu, jeżeli o mnie chodzi. Jedyna rzecz, jednak jedna rzecz jest taka, która mi się w nim nie podoba i to jest jego, słuchajcie, zapach. Niestety jest perfumowany. Drugi podkład to też będzie podkład drogeryjny. Jest to podkład, który upodobałam sobie pod koniec ubiegłego roku. Jest to podkład właśnie Revolution Pro. Jest to podkład, powiedziałam to chyba już ze 3 razy. Ale dobra, podkład Revolution Pro Drop Foundation. Jest to płynny podkład z taką, słuchajcie, też właśnie pipetką, jak w podkładzie Eveline, tylko trochę ciężej wychodzącą z opakowania. Podkład też jest taki dość lejący i jest dostępny w 18 odcieniach. Od bardzo jasnych do bardzo ciemnych. Robiłam zresztą test tego podkładu, z tego co pamiętam, na YouTubach, także serdecznie Was zapraszam do filmu, w którym używałam tego podkładu. Plus jeszcze do tego producent nam tutaj zaoferował 4 takie miksery. Rozjaśniający, przyciemniający, jeden jest pomarańczowy, więc ocieplający i rozświetlający mikser jest dostępny z tej serii. Jego pojemność to jest 18 ml, czyli w porównaniu do tego przed chwilą, który miał 32, to jest akurat niezbyt dużo, a cena jest wyższa, bo kosztuje 36,90. Ja go lubię głównie dlatego, bo jest naprawdę bardzo lekko wygląda na twarzy, nie robi efektu maski, zresztą żaden podkład, o którym tutaj będę mówić teraz, nie robi efektu maski, no chyba, że przegniemy z jego ilością, ale nie robi efektu maski i naprawdę wygląda bardzo ładnie na skórze przy bardzo mocnym kryciu. Nie czuję się po jego użyciu tak ciężko, nawet jeżeli nałożę go bardzo, ale to bardzo dużo. I ja właśnie najbardziej lubię go z mikserem rozświetlającym. To jest jedyny mikser, który delikatnie zmienia konsystencję jakby tego podkładu, bo on przestaje być taki zastygający, bo to jest podkład raczej zastygający, tylko staje się dzięki temu produktowi bardziej taki nawilżający. I w zależności jak dużą ilość tego produktu wmieszamy, możemy zrobić lżejszą konsystencję,
konsystencję tego podkładu. On może być od delikatnie rozświetlającego po bardzo mocno nawilżający krycia kremu BB, w zależności od tego, jakie proporcje sobie tych dwóch produktów tutaj wymieszamy. I ten mikser również bardzo lubię solo jako bazę pod podkład, taką właśnie rozświetlającą, nawilżającą, bo również wygląda pięknie i świetnie sprawdza się w tej roli. No, po tych drogeryjnych już wchodzimy na trochę wyższą półkę cenową i przedstawiam Wam podkład, który jest podkładem bardziej nawilżającym tym razem, o delikatnym kryciu, i jest to Lumen Natural Glow. Bardzo, ale to bardzo polubiłam się z tym podkładem, naprawdę jest cudowny. Jest to podkład płynny z taką tutaj pompką. Jego cena to jest około 75 zł, pojemność to jest 30 ml, a podkład dostępny jest w 6 odcieniach. Trochę mało. On jest taki nawilżająco rozświetlający i przede wszystkim dlatego go lubię. Jego krycie jest naprawdę bardzo niewielkie, więc on raczej nie będzie się nadawał do cer problematycznych, ale przypuszczam, że osoby o cerze suchej mogą się z tym podkładem bardzo polubić, bo on jest bardzo właśnie komfortowy na twarzy i on cały dzień lekko jakby nawilża tą skórę. Naprawdę bardzo przyjemnie się go nosi i ja uwielbiam go używać w momentach, kiedy moja skóra jest w najlepszej kondycji w danym miesiącu. To wtedy ten podkład jest taki bardzo przyjemny, leciutki, on wygląda tak delikatnie. Jego krycie to jest coś pomiędzy średnio krejącym podkładem a kremem BB mniej więcej. Jest taki delikatny, niemal niewidoczny na skórze, ma bardzo delikatny, subtelny zapach, czyli jest perfumowany, ale nie jest tak mocno perfumowany i jest to podkład, który nie zastyga całkowicie, więc wymaga przypudrowania. No to teraz jedną nogą wchodzimy do Sephory, ale zaraz z tej Sephory wyjdziemy, bo to będzie jedyny seforowski podkład, jaki mam Wam do pokazania i będzie to najdroższy podkład w tym filmie i jest to Smashbox Studio Skin, który po prostu uwielbiam. Już 2 lata temu w ulubieńcach Wam o tym podkładzie mówiłam. Jest to płynny podkład z taką właśnie pompeczką, o tutaj Wam pokażę. Jest dostępny, słuchajcie, w aż 24 odcieniach, także super, bo jest w tonacjach i chłodnych, i ciepłych, i neutralnych, także dla każdego coś dobrego, każdy coś dla siebie może znaleźć. Kosztuje 159 zł, jest dostępny w Sephorze i dobra wiadomość, jest bezolejowy. Lubię go dlatego, bo on ma fajne krycie. To krycie nie jest jakby za mocne, bo to nie jest podkład typu full cover, ale też nie jest za słabe, takie średnie w stronę mocnego. Bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry, bardzo ładnie przede wszystkim zachowuje się w różnym oświetleniu. W ogóle marka Smashbox to jest marka, która jest testowana w różnych rodzajach oświetlenia i fotograficznym, i takim dziennym, więc to jest podkład, który dobrze wygląda w każdym. I dobrze wygląda, jak patrzymy na kogoś en face, i bardzo dobrze wygląda w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z lampami studyjnymi i robimy zdjęcia, czy nawet robimy sobie selfie. On nie zmienia, nie wiem, koloru pod wpływem światła, nie zachowuje się w jakiś totalnie dziwaczny sposób. W każdym oświetleniu wygląda dobrze i to bardzo, ale to bardzo lubię w tym podkładzie. Ja go lubię dlatego, bo on bardzo ładnie utrzymuje się na skórze cały dzień, niezależnie od tego, czy go przypudrujemy, czy go zostawimy bez pudru, bo on bez pudru też trzyma się na skórze bardzo, bardzo długo. On jakby nie zastyga całkiem, on zastyga, ale tak trochę nie do końca, bo to jest jednak podkład nawilżający, ale tak jak mówię, bez pudru też potrafi utrzymywać się naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie na skórze i ja się cieszę, bo naprawdę nie wyświecam się po nim prawie w ogóle w strefie T, także cały dzień go noszę i nie muszę się po prostu poprawiać. Do tego jest to produkt cruelty free, no i chyba właśnie nie bez powodu jest to jeden z w ogóle z najlepiej sprzedających się podkładów w Polsce, także podbijam to, albo inaczej powinnam to powiedzieć, popieram to i też jestem wielką, wielką fanką tego podkładu. Kolejny podkład to jest słynny podkład na YouTube, a tak właściwie to wręcz trochę osławiony. Niezbyt przychylne komentarze na jego temat słyszałam, ale może też dzisiaj w tym filmie rozwieję Wasze wątpliwości, bo to jest podkład, który używam najdłużej z tych wszystkich, które dzisiaj wymieniłam i przetestowałam go nie tylko na sobie, ale też bardzo, bardzo długo na nim pracowałam jako wizażysta i to jest podkład, który po prostu kocham. Co nieco Wam na jego temat powiem, bo on jest faktycznie dość specyficzny, więc jeżeli macie wątpliwości wobec niego, to mam nadzieję, że je rozwieję. I jest to Makeup Atelier Paris, podkład wodoodporny. Z takich szczegółów to jest to podkład właśnie płynny z pompką. On ma dość gęstą konsystencję, kosztuje 130 zł,
ale uwaga, 130 zł za 30 ml, ale jest też dostępny w wersji 100 ml i kosztuje wtedy 266 zł, czyli tak właściwie 40 ml dostajemy gratis. Mniej więcej tak to cenowo wychodzi. Plus do tego jest dostępny w aż 30 odcieniach, słuchajcie. Ma ogromną gamę kolorystyczną w 5 różnych tonacjach kolorystycznych. I ja przede wszystkim kocham go dlatego, bo to jest jedyny podkład o naprawdę tonach oliwkowych. Ja mam właśnie oliwkową karnację i o ile jestem w stanie w miarę dopasować do siebie podkład o tonach neutralnych, tak niestety, ale podkładów oliwkowych raczej nie ma, a ten podkład jest oliwkowy. I to jest jedyny podkład, który w 100% pasuje mi kolorystycznie do szyi, ramion, dekoltu. Jestem nim dzisiaj pomalowana. Ale o tym jeszcze opowiem Wam zaraz. Jest to podkład mocno kryjący, który w sumie możemy nałożyć tak delikatnie, leciutko, żeby troszkę gdzieś tam wyrównać kolory skóry do full cover. To jest naprawdę bardzo mocno kryjący podkład i jest naprawdę podkładem wodoodpornym. Ja pamiętam do dziś, robił mi kiedyś mój kolega Grzegorz Szafruga, fotograf, sesję zdjęciową. Tutaj Wam wrzucam zdjęcia, jak miałam długie włosy i chciałam być taka tiruriru na zdjęciach. No to oblewali mnie wtedy wodą, mam ten podkład na sobie tak dobre 15-20 minut, więc tak ogólnie rzecz biorąc z tych spryskiwaczy, które się tam na mnie lały, to tak z wiaderko wody mniej więcej na moją twarz wypłynęło. Po tych 20 minutach wzięłam tylko ręcznik, przyłożyłam 4 razy i podkład wyglądał tak na twarzy, więc on jest naprawdę wodoodporny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek bardzo gorące temperatury, czy jakbym miała iść na jakieś party nad basenem i uważać, żeby do tego basenu nie wpaść. To bym w 100% po prostu chcąc nałożyć jakikolwiek podkład na twarz, to jest 100% zaufanie mam do tego podkładu, że on mi po prostu nie spłynie w żadnych warunkach. On ma dość gęstą formułę, jego formuła się zmieniła i wiem właśnie, że bardzo dużo osób na jego formułę narzekało. On jest gęściejszy, ja przyznam, gęściejszy jakby niż wcześniej. Ja przyznam, że bardzo lubię tą jego nową formułę i tak, on ma wadę. Owiany tą złą sławą jako ten, który nie chce pracować z żadnymi bazami. Faktycznie z jedną bazą, z jednym typem baz, on się bardzo, bardzo nie lubi i są to bazy silikonowe. Niestety, ale z baz silikonowych ten podkład faktycznie zjeżdża. Więc jeżeli jesteście miłośnikami baz silikonowych, to możecie mieć z nim faktycznie problem. Ale właśnie wracając do mojego dzisiejszego makijażu, ja mam go dzisiaj na sobie, słuchajcie, na bazie wygładzającej pory skóry z marki Smashbox. Właśnie w ostatnim filmie o bazach, o czekajcie, bo tyłem odkręciłam. Odwróciłam. W ostatnim właśnie filmie o bazach mówiłam Wam, że nawet z podkładami, które nie chcą współpracować na bazach wygładzających, ta baza z tymi podkładami współpracuje i voilà. Nigdzie, w żadnym miejscu mi się nie zważył, nie miałam żadnego problemu z nakładaniem na tą bazę. Ale tak, ogólnie z bazami wygładzającymi, z bazami pozostawiającymi taką śliską konsystencję na twarzy, on ma problem. Ale jeżeli używacie baz, nie wiem, rozświetlających, nawilżających, czy bardziej o wykończeniu takim lepkim, to z tym podkładem już nie ma problemu. Oczywiście trzeba nauczyć się go trochę obsługiwać, bo faktycznie ma nieco inną konsystencję. Przypuszczam, że przez tą swoją wodoodporność niż inne podkłady. Jest gęściejszy przede wszystkim i łatwo bardzo z nim przesadzić. Lepiej nakładać go mniejszej ilości na twarz, wtedy bardzo fajnie się zachowuje i nakładać go warstwami, budować sobie jakby jego krycie. Wtedy pracuje najlepiej i ja naprawdę kocham ten podkład, bo to jest jedyny podkład, któremu ufam w 101%. I jak już bym miała w jakiejś bardzo dziwnej sytuacji, gdzie nie byłabym pewna, czy jakikolwiek podkład mi się w niej utrzyma, sięgnąć po jakiś podkład, to by był właśnie ten. No po prostu moja wielka miłość to jest ten podkład i nie rozumiem, dlaczego nikt go nie lubi. Wracając jeszcze do tej gamy kolorystycznej, bo jednej rzeczy Wam nie powiedziałam, to jest jeszcze podkład, który w swojej ofercie ma kolor biały. I ten biały, ja Wam to muszę pokazać na ręce. Bo ja mam ten biały. On jest nie dość, że mocno kryjący, tak jak wszystkie inne mapy, to jest biały i jest super mocno kryjący. Także jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, to serdecznie polecam. I jeżeli chodzi o mieszanie z innymi się podkładami, to jak dobrze zamieszacie, to on się wymiesza i połączy. Już przekroczyliśmy połowę, także zostały 3 na koniec. A ostatni to będzie mój podkład
dzienny. No nie ten, który mam teraz na sobie, ale ten, którego używam na co dzień. Teraz już wiecie, jaki mam na sobie podkład. Teraz będzie nieco specyficzny podkład, bo będzie to podkład właśnie o takiej dość kremowej konsystencji. Kremowa konsystencja jest dość specyficzna i ja przyznam, że też potrzebowałam chwili czasu, żeby do tego podkładu się przekonać. Pierwsze zdarzenie z nim było takie, okej, faktycznie ładnie wygląda na skórze, ale tą miłość trzeba było obudzić i jest to podkład z Make Up Studio Face It Light. Jest to podkład kremowy w 8 odcieniach, kosztuje 109 zł za 20 ml. Powiem Wam, że konsystencja tego produktu jest bardzo, ale to bardzo ciekawa, bo on właśnie jest w takiej trochę jak jakieś sticky, jak jakieś kamuflaże konsystencji. On jest bardzo gęsty, bardzo mocny, bardzo kremowy. Nie jest w ogóle wodnisty i jest naprawdę bardzo mocno kryjącym podkładem. Przy czym jak go zaczęłam testować, to okazało się, że można go nałożyć na całą twarz tak, żeby wyglądał bardzo delikatnie, bardzo ładnie, stapiał się lekko ze skórą i można nim zakryć nawet tatuaż. Także on potrafi być bardzo mocno kryjący, ale też potrafi być bardzo, ale to bardzo delikatny. Ogólnie z takich moich testów, jak testuję ten podkład, bo używałam go naprawdę nieraz i testowałam go i na całej twarzy i jakoś punktowo, to ja najbardziej go lubię nakładać właśnie punktowo. Jak coś mnie gdzieś, prawda, wysypie, to punktowo sobie tam lubię wklepać ten podkład, ale jak go testowałam, to z moich testów właśnie wynika, że warto jest mieć dobrze nawilżoną twarz i cery przesuszone mogą się z nim nie polubić, przez to, że on przez tą swoją kremową formułę niby ma substancje nawilżające, ale nie jest taki bardzo lejący, nawilżający i może okazać się trochę za mało nawilżający do takiej cery przesuszonej, więc warto jest smarować pod niego dość dużą ilość kremów. I jeżeli chodzi o jego konsystencję, jego utrzymywanie się, to jest to podkład kremowy, więc on potrzebuje, żeby go dobrze przypudrować, bo inaczej w ciągu dnia może nam jeździć trochę po skórze, ale jeżeli dobrze go przypudrujecie, niekoniecznie pudrem matującym, może to być też puder rozświetlający i wtłoczycie go takim puszkiem w całą buzię fajnie, delikatnie, to ten podkład się naprawdę bardzo ładnie trzyma i bardzo ładnie wygląda cały dzień. No i też jego krycie można budować. Także tak jak mówię Wam, ta miłość potrzebowała czasu, więc jak jesteście posiadaczami tego właśnie podkładu i nie do końca jesteście do niego przekonani, to dajcie mu jeszcze jedną szansę. Jego losy w Waszych rękach mogą się naprawdę odmienić po tej drugiej szansie. Podkład numer 7 i ja wiem, że czekaliście. Czekaliście na tego gagatka, co? Dermacol. To jest podkład, który zakryje tatuaż i wszystkie nasze życiowe błędy. Jakbym miała określić jego konsystencję, to bym powiedziała, że to jest taka konsystencja pasty do zębów. Cena 29,90 za 30 gram produktu. Zawiera filtr przeciwsłoneczny SPF 30. I do tego dostępny jest w aż 16 odcieniach. Co jest fajne w tym podkładzie, to to, że jest wodoodporny i jest naprawdę bardzo mocno kryjący, więc ja używam go jako podkład, no nie na całą twarz, bo moim zdaniem na całą twarz to on jest trochę za mocny i nie ma sensu męczyć skóry aż takim ciężkim makijażem, ale jest to właśnie podkład do zadań specjalnych, czyli jeżeli miałabym zakryć na przykład tatuaż, jeżeli miałabym zakryć na przykład bliznę, jeżeli miałabym zakryć znamiona, jeżeli miałabym zakryć mocne blizny potrądzikowe, to ten podkład sobie ze wszystkim poradzi. Ja go używam najczęściej, jeżeli mam jakiegoś na przykład strupa na twarzy albo do zakrycia jakichś tych moich blizn potrądzikowych, z którymi też zresztą Make Up Atelier Paris sobie radzi, ale przede wszystkim jeżeli mam jakieś strupki, jeżeli coś mi się goi na twarzy i to są strupki, wiecie, w takim kolorze ciemnobrązowym, suche, których żaden podkład nigdy nie chce zakrywać, to on to zakrywa i on doskonale sobie z tymi strupkami radzi. Także to jest naprawdę fenomenalna rzecz do zadań specjalnych, żeby się za długo nie bawić makijażem, to punktowo gdzieś tutaj, jeżeli coś mamy, przyklepać sobie dermakolu i ja tak go najczęściej używam. Jego wada jest taka, że on dość chłoni puder i naprawdę warto go przypudrować bardzo mocno i wtedy bardzo, bardzo dobrze i ładnie trzyma się nawet naście godzin na twarzy. No i na koniec wisieneczka na torcie, bo będzie to podkład jeszcze zupełnie innej konsystencji. Jest to podkład, którego ja używam na co dzień i mam całą listę po prostu argumentów wypisanych, dlaczego ja go używam na co dzień. Zresztą uwielbiam tego typu kosmetyki, więc to będzie niezły monolog z mojej strony teraz.
I jest to podkład mineralny, słuchajcie, takiej formuły sypkiej Amazon Gold z Pixie Cosmetics. Podkład kosztuje 89 zł za 6,5 grama. Ta niewielka ilość może Was zaskoczyć, ale powiem Wam też, że te 6,5 grama w kosmetykach mineralnych to się trochę jakby inaczej liczy. Te podkłady są bardzo, ale to bardzo wydajne. Ja go potrafię niemalże codziennie, bo jak robię sobie makijaż dzienny, delikatny i używam go codziennie, to ja potrafię tego opakowania używać przez pół roku, a nawet więcej niż pół roku, więc te podkłady 6,5 grama to tylko brzmi tak strasznie, a one są strasznie, strasznie wydajne, te kosmetyki mineralne. Do tego fajne jest to, że tutaj mamy gamę kolorystyczną aż 40 odcieni, słuchajcie, w 5 różnych tonacjach kolorystycznych, bo mamy tony bardziej brzoskwiniowe, tony bardziej żółte, chłodne, neutralne i oliwkowe. Czyli wszystko, czego potrzebujemy, jest dostępne. Plus do tego fajne jest to, że firma, jak nawet ja sobie dobierałam jakieś odcienie do siebie, to oferuje próbki. Można sobie kupić taką próbkę za 3 zł tego podkładu i po prostu wypróbować, czy nam się sprawdzi, a niekoniecznie od razu zamawiać pełnowymiarowe opakowanie. Stacjonarnie wiem, że na pewno są dostępne w drogerii Pigment i chyba widziałam je w Contigo, ale nie chciałabym Was wprowadzać w błąd, ale wydaje mi się, że też tam były. No i ja używam tego podkładu z kilku powodów. Przede wszystkim ten podkład ma 100% mineralny skład, czyli jest to skład mineralny, jest to skład naturalny. Skóra pod tym podkładem oddycha. Skóra wręcz można powiedzieć, że jest trochę leczona przez ten podkład, bo właśnie dlatego ja używam tego podkładu. Po pierwsze ma filtr przeciwsłoneczny, bo dwutlenek tytanu, który jest zawarty w tym podkładzie, jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, około 15-20 SPF. Do tego akurat właśnie ten jeden podkład zawiera złoto koloidalne, które działa odżywczo na skórę, ma właśnie ten składnik w składzie i zawiera kaolin, czyli białą glinkę. To może się nie spodobać posiadaczkom skóry suchej, bo biała glinka ogólnie ma właściwości trochę wysuszające różne zmiany skórne, czyli na przykład jeżeli mnie wysypie akurat w danym dniu, to ten podkład wspomaga gojenie się tych moich nieprzyjaciół na twarzy i bardzo ładnie tych, którzy już się tam pojawiają, on w ciągu dnia wysusza. Jeżeli czuję suchość w innych partiach skóry, co oczywiście może mi się zdarzyć mimo tego, że mam cerę mieszaną, a nie mam suchej, to po prostu wystarczy wziąć wodę termalną czy jakikolwiek hydrolat i delikatnie popsikać twarz i ta suchość znika, bo bardzo fajnie przenika przez ten podkład. To są drobno skruszone minerały i ja przede wszystkim na ten skład najbardziej zwracam uwagę w używaniu podkładu jakby na co dzień, bo tamte podkłady, które Wam pokazywałam wcześniej, to są dla mnie takie podkłady na wyjście. Na wyjście, czy jak używam do jakiejś sesji zdjęciowej, czy jak ma maluję się pod kamerę, bo one po prostu ładnie wyglądają przed kamerą, ładnie wyglądają na sesji zdjęciowej, ale na co dzień najbardziej skupiam się na pielęgnacji mojej twarzy i wiem, że ten podkład, nieważne ile go nałożę na twarz, nieważne czy będę w nim chodzić 2 godziny, czy będę w nim chodzić 12 godzin, czy będę w nim chodzić 20 godzin, on nic złego nie zrobi mojej twarzy, bo po prostu ma 100% naturalny skład i normalnie skóra przyjemnie funkcjonuje cały dzień i jest wręcz po zmyciu tego podkładu pod koniec dnia, wygląda po prostu ładnie i promiennie, tak jakby była wypielęgnowana. Testowałam wiele podkładów mineralnych i ten jak na razie ze wszystkich najbardziej mi się spodobał pod względem i składu, i pod względem konsystencji. Minerały są dość specyficzne. Ja Was tutaj absolutnie nie namawiam do minerałów, ale trzeba się ich nauczyć używać. Jeżeli będziecie chcieli taki film, jak nakładać kosmetyki mineralne, to dajcie mi znać o tym w komentarzach. Ja dla Was taki film nakręcę, bo ja mam totalnego bzika na punkcie podkładów mineralnych. Uwielbiam je i przetestowałam chyba wszystkie możliwe sposoby nakładania minerałów i przeczytałam na temat kosmetyków mineralnych chyba wszystko, co jest dostępne w internecie, łącznie z historią powstania tych kosmetyków. Także jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie mi na temat podkładów mineralnych. Ja Wam na wszystkie pytania odpowiem w komentarzach i dajcie znać, czy chcecie taki film ze sposobami nakładania tego typu kosmetyków. Więc tak, to jest moje numero uno na co dzień właśnie przez to, że po prostu moja cera dzięki temu, że go używam, nie zapycha się i jest po prostu zdrowsza. Mówiłam, że niezły monolog walny na temat tych minerałów, ale ja o minerałach mogłabym gadać, po prostu cały internet chyba na ten temat przewertowałam.
Więc tak jak wspomniałam, dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie film o tym, jak nakłada się te kosmetyki i na jakie sposoby można je nakładać. No i w ogóle, czy coś chcecie jeszcze na temat kosmetyków mineralnych. No i też dajcie mi znać, czy testowaliście te podkłady, które dzisiaj wymieniłam w dzisiejszym filmie i jak one Wam przypadły do gustu. No i halo, ja Wam polecam, ale Wy też mnie polecacie, więc polećcie mi w komentarzach też jakieś fajne podkłady, które Wy lubicie i też poproszę tam parę argumentów, dlaczego je lubicie oczywiście. I dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!